Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Sniki, witam was w trzecim, kolejnym odcinku poradnika jak grać Arena Heroes 5. Dzisiaj kolejny, jak najprostszy, najciekawszy, najfajniejszy build na starcie dla danej frakcji. Dzisiaj skupimy się na Sylwanie, który w obrębie tego oczywiście buildu ma fajnie wiele opcji, więc standardowo stawcie łapeczkę, bo to jest ważne, komentarz, tym więcej komentarzy, łapeczek, tym więcej ludzi będzie w stanie czegoś dowiedzieć o Herosie, o arenie i się rozwijać, więc o tym nie zapomnijcie. A teraz przejdźmy do nazwy. Siła prostoty, tak nazwałem, ponieważ ten build jest po prostu siłą prostoty. Sylwan nie opiera się na jakichś wielkich, innych, specyficznych taktykach na aktualnej arenie i ogólnie na każdej. Aczkolwiek uważam, że są możliwości fajniejszych innych buildów, niezwiązanych stricte z tym, co tutaj będzie. Ale przejdźmy do zalet. Jest bardzo uniwersalny. Jest łatwy w użyciu, budowie. Może ten atak nam wejść, ale ciągle mimo wszystko jest na to ciągle szansa. W razie czego możemy bez tej podstawy z ataku oprzeć się troszeczkę inaczej, ale zazwyczaj się udaje. Mówię wam, że zazwyczaj się to udaje. Magia jest solidny przeciwko każdemu, ma swoje mankamenty, ale mimo wszystko w większości przypadków jest po prostu solidny i mocny. I po prostu nie jest jakiś taki, no jak zaatakujecie kogoś, to jest naprawdę bardzo fajnie. Przy wariantach wam opowiem przeciwko jakim frakcjom, co jak i tak dalej, to standardowo. Magia światło uzupełnia się z nim świetnie. Chociaż tutaj uznałbym czasem, że można było coś poszaleć, trochę zrobić inaczej, ale tutaj jednak takie podstawy, nie bądźmy, więc magia światła w nim jest jak najbardziej pożądana. Bezpieczne dla każdego początkującego gracza, czyli po prostu jeżeli zaczynacie przygodę z areną, nie wiecie jak grać z Sylwanem, to zaczynacie od tego buildu, modyfikując go, szukając różnych swoich opcji, ale przynajmniej jakiś build w razie jakiegoś turnieju, w razie czego to się może wydarzyć, jesteście już w stanie umieć i to jest fajne. Wady. Oparcie się na losowości szczęścia, aczkolwiek tutaj uważam, że tak nie aż bardzo się opiera aż na tak bardzo mocnym szczęściu, w tym wypadku, który ja tutaj dla was przedstawię. Jest bardzo oczywisty i często używany. No, atak, obrona, magia światła i elo, nie? Standardowa taktyka. Z czasem robi się nudny, ponieważ ogólnie takie buildy dość proste, z czasem wam się po prostu nudzą, wiadomo, że trzeba umieć zagrać i tak dalej, ale towarzysko lepiej sobie po prostu, jak już się nauczycie tych podstawowych rzeczy, podstawowych jakichś schematów, buildów, lepiej sobie pokombinować, tak jak ja na streamie czasem głupie rzeczy palne, głupie rzeczy zrobię, ale mimo wszystko dzięki temu ta arena jest po prostu ciekawsza. Dobra, przejdźmy do kolejnego punktu, przejdźmy do podstawy, co się składa na podstawę. Odporność na magię. Szał bitewny i grupowa wytrzymka. Tylko z tą podstawą jest tak, że jeżeli bierzecie światło, które jest w sumie bardzo tutaj pożądane, to grupowa wytrzymka może być z magii światła. I o to mi chodzi z tą grupową wytrzymką, bo w razie jakby światło wam jakieś nie wyszło i jeżeli chcecie naprawdę bardzo długo grać i też jakby to powiedzieć, nie będziecie mieli ataku czy coś, to grupowa wytrzymka jest bardzo fajna, po prostu Sylwan na grupowej wytrzymałości jest po prostu bardzo twardy, bardzo ciężki, dlatego daje go po prostu w sile prostoty, dlatego jest ta grupowa wytrzymka, której wcześniej, akurat w sumie tam przystanie, nie było to konieczne, ale tu sugeruję raczej dłuższą walkę, dłuższą wymianę ciosów. Takie bicie się między sobą, grupowa wytrzymka wam to pozwala na manewr przeciwko infernie, przeciwko jakimś tam różnym rzeczom. Wiadomo, że można z tego zrezygnować przeciwko specyficzną frakcją, ale na te stricte walczące frakcje grupa wytrzymka jest według mnie podstawą. No, zastanawiałem się jak to zrobić, ale stwierdzam, że tak jest ok. Szał bitewny, uważam go tutaj haste albo gniew natury, zależy czy macie magię światła czy też i nie, ale jednak szał bitewny daje wam dodatkowe obrażenia na strzelca. Gniew natury jest bardzo też fajny, więc tutaj go wrzuciłem. Ale nie sugerujcie się, to nie jest, akurat w tym widzie nie ma stricte takiej bazy jak w dwóch poprzednich, to jest bardziej sugerowanie. I bo jednak te trzy rzeczy, odporność na magię jest bardzo spoko przeciwko, jakiś szał gdzieś odeprzecie, jakieś zaklęcie odeprzecie i uzupełnia się z tą defensywą, z tą liczbą punktów życia, może życia niekoniecznie, ale po prostu
dopełnia waszą wytrzymałość, dopełnia to, co wy potrzebujecie. Po prostu teraz, tutaj o tym podstawą to mniej więcej rozumiecie, o co w nim chodzi. Przejdźmy teraz do Skillwella i tutaj zbudujemy sobie, oczywiście polecam ekspercki mściciel, jest tutaj też podstawą, nie powiedziałem tego wcześniej, więc tutaj uzupełniam tą wiedzę dla was. Zaczynając od tego wyjścia, w tej podstawie, którą tu zrobiliśmy, fajnym uzupełnieniem jest coś takiego, magia światła, super, i widzicie sobie coś takiego, nie musicie atak, możecie sobie, już widzicie 18, czy ciągle macie 3 umiejętności, które możecie wykorzystać, w tym buildzie tych umiejętności nie bierzcie. Nie bierzcie i to jest rada. Będą wam pewnie wchodzić, to będzie trochę problematyczne przy budowaniu, ale po prostu tu nie są w ogóle do niczego potrzebne. W ogóle wam się nie przydadzą, więc naprawdę. Jak macie okazję, to po prostu odpuśćcie sobie to i możecie mściciela na przykład domknąć później. Jak zostawicie lepszego mściciela, nic się złego nie stanie. Uważam, że podstawowy jest problem, ale lepszy, już macie 2 jednostki. Lepsze coś niż nic i też to się opiera ulubiony wróg na losowości tych zwiększonych obrażeń, więc lepiej, żeby nie jest aż tak konieczne, ale ekspercki mściciel spoko, tylko jak wam może przeszkadzać w rozbudowaniu tego builda. Co bym tutaj uzupełnił, to jest kwestia, jaką magię światła macie, po prostu co macie w zamku, na co gracie. Jak gracie przeciwko nekropolii, tym buildem chcecie zagrać, to przeciwko na przykład nekropolii konieczna jest wichura. Wiadomo, przeciwko nekropolii wichura to jest jeden z najsilniejszych zdolności. Znaczy z najsilniejszych zdolności, więc automatycznie bierzecie sobie wichurę. Chyba że nie macie ani prawej mocy, ani przyspieszenia, to już niekoniecznie. To standardowo, zależnie od czarów tutaj modyfikujecie. Ale dajmy na to, żeby uzupełnić, bierzecie na przykład oczyszczenie. Boska siła, super się, fajnie skaluje tutaj wsywanie, uważam, że mega. Oczyszczenie jak macie, w sumie bardzo ważne, na przykład przeciwko frakcjom, które rzucą wam hipnozę, osłabienia i tak dalej, jakieś rozkłady, który rozkład jest bardzo spoko kontrą na Sylwan, jak nie ma oczyszczenia oczywiście właśnie, więc zwracajcie na to uwagę. Ciągle w tym, co teraz robiłem, mamy mniej więcej jedną zdolność i możemy sobie na przykład zwiększyć po prostu, fajnie to wygląda, zwiększyć sobie większy DPS albo przez eksperckie szczęście, albo przez ekspercki atak. To już wasza kwestia. Ekspercka obrona, not necessary here. W sumie na przykład w tym buildzie, mając takie światło, dałbym tą wytrzymkę, ale dajmy na to kolejny jakiś taki wariant, pomysł, jakaś wyobrażenie sytuacji. Jesteście, gracie przeciwko Akademii, która może grać destrem, łapkami, a kryształ to akurat nie, ale przeciwko Akademii, no to to lepiej na przykład wziąć unik, bo dość szybko strzelą, pozabijają waszych strzelców, wasze jednostki, zanim wy zaczniecie manewrować. No jest problem. I coś takiego możecie sobie zrobić. Zwiększyć sobie na przykład ochronkę, albo ostatni basen, albo defa i szczęście. Naprawdę tu jest. To jest jeszcze bardzo fajne ze szczęścia, które wam muszę powiedzieć, że manewrując tym buildem, bo nie będę się rozwodził, bo jest dużo tutaj wariantów, jak zawsze w każdym moim poradniku jest sporo wariantów przeciwko jakimś danych frakcjom, jakimś specyficznym zagraniom, które ma dana inna frakcja. Po co nam w sumie grupowa wytrzymka? Zazwyczaj Akademia nie ma ataku. To po co nam grupowa wytrzymałość? A jak będzie miał tą prawą moc, to i tak stankujemy sobie, a my potrzebujemy unik, bo oni strzelają, chociaż tych 3 strzelców, pierwszą turę chcemy przetrwać, chcemy, żeby nas było więcej, możemy łatwo go zostawić i tak dalej, ale mimo wszystko rozumiecie, o co mi chodzi tutaj w tym wypadku. Fajną jest sprawą zrobienie sobie szczęścia żołnierza i tu, jeśli chodzi o szczęście, jednoróg. Jednoróg może wam poślepiać mnóstwo przeciwników. I ogólnie jest ten drugi jednoróg z odpornością na czary, czyli możecie, jeżeli wiecie, że ktoś będzie grał czarami, i nie potrzebujecie dziecka światła jakoś bardzo, nie macie tam regeneracji, wiecie, że raczej wytrzymacie, nie opieracie się na tym świetle, tym jednorogiem drugim możecie się osłaniać, spowodować, że rogie czary nie będą na was działać. Chcecie trochę defensywnie, chcecie na przykład sobie trochę postrzelać, o, pograć sobie coś takiego po prostu, zajmę na to, olewacie tutaj, coś tam robicie sobie, zmniejszacie sobie coś,
Nie wiem, coś takiego sobie robicie. Chcecie sobie postrzelać. Bardzo mocno postrzelać. I bierzecie tego jednoroga, który będzie stał z tyłu. Będzie was osłaniał przeciwko jakimś czarom. Robicie sobie, nie wiem, przeciwko komuś unik, który to zwiększy. Albo po prostu grupową wytrzymałość. 22 level, to po prostu możecie sobie coś odpuścić, na przykład jakąś grupówkę, która jedną do końca macie, albo na przykład wichurę, bo przeciwko danej frakcji to nie jest fajne. Coś takiego może fajnie działać. Na przykład nie macie tutaj, tu macie wytrzymkę, bo odbicie, to w ogóle robicie obronę na coś, na czymś takim. Najlepiej zostawiacie sobie na przykład tutaj boską czy coś, duszenie światła przeciwko kraśkom, fajne, fajne. Macie, strzelacie, jesteście silni, strzelający mocno, nie? Więc to jest naprawdę tak samo sporo, sporo opcji i bazują głównie na tym. Moją taką, to jest w sumie inny build i nie dawałbym go tutaj, więc wspomnę wam go kiedy indziej. Jest bardzo fajny build bez magii światła, który można zastosować w pewnych sytuacjach i który równie dobrze może być silny. Bardzo równie dobrze może być silny, równie z tym, aczkolwiek krótszy, na krótszą walkę. I tam, gdzie na przykład wiedzy nie mamy i tak dalej, bo nam braknie takich statystyk z artefaktów, czy nie mając oświecenia. Oświecenie na Sylwanie uważam za bardzo spoko, ale akurat w tym buildzie nie jest jakoś tak necessary konieczne, ważniejsze jest w sumie ten atak. Po prostu zrobiłem taki bardzo na strzelców build, nie? I są różne warianty, możecie sobie dopasować tą wichurą, zduszeniem światła, odpornością na ogień, nie wiem, na przykład przyspieszeniem tutaj, coś takiego. No po prostu zwiększenie trochę szczęścia, nie? Tu, tam. Naprawdę. On jest prosty, ale bardzo tak samo uniwersalny, mobilny. Opierający się na szczęściu, świetle, ataku i obronie. Obrona to tak... jako takie dopełnienie, jakbym powiedział tutaj też, zależy w jakim przypadku. Problem jest czasem z brakiem ataku, ale o tym już wspominałem. Dobra, żeby nie przedłużać, teraz przejdę standardowo spróbować ten build zrobić w grze, którąś jego odmianę. Oczywiście bez żadnych scenariuszy, po prostu wchodzę w grę i gram. I to jest, myślę, fajne dla was, że tak możecie coś zobaczyć. Dobra, w takim razie już się przerzucam. Dobra, przejdźmy dalej. Już mamy tutaj zrobione, więc mamy czym zagrać. Daliśmy Węgala, gramy na Nurkę, czyli przeciwko Akademii, która niekoniecznie musi mieć obronę, bo Nur jej po prostu od razu nie dostaje. Więc my tutaj mamy opcję zmniejsza obrażenia broni strzeleckiej na 2. Oj, fajna kontra do tego unik, to jego strzelcy mogą nie fajnie bić. Do tego atak na starcie z taktyką. Pamiętajmy, że taktyka w niektórych wypadkach, bo tam nie wspomniałem wcześniej, też jest spoko opcją i też warto nad nią się zastanowić. W szczególności, że aktualnie Smog dostał nerfa. Ma 8 szybkości i taktyka może mu pomóc dopaść przeciwnika. Sprawdźmy standardowo, co tutaj mamy. Mimo wszystko i tak warto w jakiś tam sposób próbować się dopasować. Drzewny kołczan uważam bardzo spoko. Hełm krasnoludzkich też spoko. Trochę dużo magii, więc możemy trochę na czarze. Do tego jeszcze jakiś laczyk plus jakiś moral, do tego starczy jakiś moral, fajna bardzo, znaczy szczęście i dodatkowo atak, spoko. Tutaj mamy inicjatywę, magię zniszczenia, ile się nie mylę, ale to nie w tym buildzie. Tutaj mamy pelerynę Sandro, jakieś odporności, ale na pierwszy rzut oka mi się wydaje, że ta ścieżka żółta będzie fajnym uzupełnieniem tego buildu. Dobra, co my chcemy zagrać? Chcemy się po prostu bardzo szybko wbić. To jest nasz tutaj cel. Mamy prawą moc boską. Fajnie, odporność na magię to się może przydać. Możemy spróbować lotnym, ale to też w wyjątkowych sytuacjach, dajmy na to. Tutaj mógłby się nawet sprawdzić, ale no niekoniecznie bym go tutaj w tym buildzie tutaj zrobił. Uważam, że też poleciałbym na tym, że okej, dobra, na razie oświecenie. Oświecenie jest bardzo strong w sumie. Ale na razie nie. Zróbmy rdzeń. Rdzeń, który jest bardzo ważny. Rdzeń ze światła. W sumie no diet. Szał bitewny jak najbardziej. Mimo wszystko. Ja zastanawiam się, żeby taktyki nie zyskać, bo Akademia może mieć na przykład wichurę. I tutaj, dajmy na to, potrzebujemy, żeby być bliżej. I chcemy szybko rushować, więc zostawiłbym tą taktykę. Mimo wszystko, w taki sposób bym to tutaj na razie zrobił. A co dalej, to jeszcze się okaże. Obrona. Uznałem to za niekonieczność wcześniej.
w jakichś przypadkach. Ale patrząc na staty, jakie mogę dostać, mogłem zostawić oświecenie i olać w sumie. A to w sumie można jeszcze tak zrobić, bez tej obrony. Po prostu olać obronę, co nie? Jaki tutaj fajny build mi się robił, ale na razie go po prostu zostawmy. Szczęście sobie dopełnijmy. Dopełnimy sobie mocą prędkości. W sumie bardziej od gniewu tego mi się przyda, w szczególności, że chcemy szybko go bić. W sumie obrona... Tam światło, czekajcie, bo nie miałem światła, a chciałbym tutaj mieć właśnie światło. W szczególności przeciwko niemu. Odporność na magię bym na razie wziął. Inteligencję powiem wam niekoniecznie. Mistrza gniewu jak najbardziej. Szczęście żołnierza uznałbym, że net necessary. I zrobiłem w ogóle bez obrony, ale jakieś oczyszczenie, jakaś łaska, w szczególności, że ją mieliśmy w zamku, myślę, jest spoko. No, mniej więcej Hirek wyszedł w taki oto sposób. Z odpornościami, bez wskrzeszenia. To jest niefajne. 2.13, 3.10, spoko. Weźmiemy sobie druida z przelaniem, będziemy bardzo silni. Uważam, że w tym momencie, patrząc jakie arty mieliśmy tam na dole, w ogóle bym zniweczył dwa szczęścia. Dobra. I uzupełnił ekspercką magią światła. I ten build naprawdę wydaje się mega fajny. Mamy przyspieszenie, mamy taktykę, mamy prawkę, mamy boską siłę. Możemy iść na środek i wziąć na przykład oczyszczenie. Nie mamy obrony, co jest pewnego rodzaju ekstrawagancją, ale zrobiłem po to oświecenie, żeby dajmy na to w tym buildzie sobie po prostu oprzeć się trochę na statach i trochę na magii. Tylko nie mam tej regeneracji, ale mimo wszystko jakieś skrzeszenie, jakieś światło lepsze. No zobaczymy, czy by to fajnie wyszło, nie? Nie wiem jakby się to sprawdziło, raczej pozytywnie. Przeciwko Akademii. Też ta odporność spoko. Poszedłbym tutaj, bo jest inicjatywa dla strzelających. Jest do tego kołczan, który zwiększa strzelającym siłę. No nie ma siły czarów, no i tu już będę widział z tego, bo mi obniża o 2. Ale zwiększa mi też defa. Jak widzicie, ten Hirek prezentuje się nad wyraz solidnie. 4 szczęścia, 4, 18, 15, 12. Nie powiecie, że nie. Że patrząc do tych statystyków, to ta obrona nie jest jakoś tutaj mega, mega konieczna. Bo potrzebujemy czymś bić, potrzebujemy mieć jakieś światło, potrzebujemy mieć w razie czego po prostu coś, gdzie możemy coś zrobić. I dopełniłbym to tutaj, dajmy na to wiedzą, bo chcielibyśmy się wkrótce coś skrzesić w międzyczasie. Przelać tą moc. 5 wiedzy to na grupówki zupełności nam wystarczy. I dodatkowo trochę ataku, nie? No jest 6, 18, 5, 14. I czekajcie, sprawdźmy sobie, czy potrzebujemy coś więcej do tego buildu. W tym momencie, jak tak sobie patrzę, czy potrzebujecie coś konkretnego. Czy dajmy na tym 5500 i żeby w każdym tym odcinku nie iść po prostu środkową ścieżkę. Oczyszczenie mamy. W ogóle super, jest oczyszczenie, prawka, przyspieszonka. Powiem wam, że cudo, trochę jeszcze teleportacji nie ma. Ale cudownie to się prezentuje, naprawdę fajnie. Ja bym tutaj z moim takim podejściem trochę ryzykanckim, trochę takim... Poszedłbym w lewą ścieżkę i znalazł jakiś artefakt do smoczego, dajmy na to, zestawu. To nieco, albo... do zestawu przeciwko siły czarów, ale... Czy Akademia Siłą Czarów będzie biła, czy Nomtu? Nie wiem, czy mi kasy by starczyło, ale dajmy na to, ten naszyjnik wygląda naprawdę solidnie. I myślę, że warto było tutaj przyjść po ten naszyjniczek, dodatkowo jakieś staty. Bierzemy sobie tutaj trochę golda, bierzemy sobie ten ziomeczek, to zmniejszenie niekoniecznie. I 7.19, 9.15. Irek jest bardzo fajny, przyjemny, no i fajny, podoba mi się. Bardzo, nie ma defa, ale myślę, że to nie jest jakiś taki must have, jakiś kurde mega broken. Bo gramy przeciwko Akademii, potrzebujemy dość szybko się bić, a wiedziałem, że staty będą dość fajne, więc nie potrzebowalibyśmy tego. I tutaj, żeby to uzupełnić, albo też nie ma też co przesadzać z tą obroną za każdym razem. Gorzej jak ta Akademia będzie bardzo mocno bić. Nie mamy tej grupowej wytrzymki, co nie? Więc trochę squishy możemy być, ale
zmusimy Goda atak do druida. Mamy też sporą siłę czarów nawet w podstawie, bo 9. Dzięki temu, że poszedłem w lewą ścieżkę, to jest naprawdę silne. Jeśli chodzi o jednostki do tego buildu, tak szybko myśląc, nie chcę też tutaj za bardzo przedłużać. Jednak rusałkiem, mimo wichury nawet. Ten tancerz został jeden zmieniony, trochę się skiblowasił, więc wziąłbym tego z 7, mamy taktykę, to dobiegnie. Łucznika, no tego mamy inicjatywę, jak on strzeli, wywrze taką presję na nim, że będzie się bał. Smoka, ja smoka tego kryształowego nie lubię, więc szmaragdowy, 8 plus taktyka, nawet wichura, no tam zmniejszymy linię, ale i tak dojdziemy. Tutaj dziki encior, tutaj dziecko światła. Bo opieram się na świetle. I do tego druid, który ma mniejszą inni, bardzo sporo mniejszą inni, to bym brał druida z przelaniem mocy, żeby wywrzeć presję na tym druidzie, żeby skupiał na sobie uwagę przeciwnika. Dobra, standardowo tutaj wiecie, że musicie przejść przez portal i ulubionych wrogów do akademii sobie wziąć. I tutaj jest bardzo ważne, bo to z tym buildem się fajnie uzupełnia, z tym wjazdem, który planujemy. Bierzemy maga standardowo, raczej kibla, golem jest dość spoko do zabicia. Kibelka i pana golema plus maga. I takim oto zestawem, z takim oto buildem, z fajnym, z siłą strzelców, wywieracie niesamowitą presję na Akademii, która bez obrony może mieć problemy. Nawet z obroną może mieć tutaj problem, bo to wydaje się być fajne. Nie macie obrony, ale uzupełniłem to po prostu statystykami z oświecenia, żeby uzupełnić też jakieś skrzeszenie na później. I to była taka po prostu w tym wypadku moja decyzja, uznałem tą za lepszą sytuację, patrząc na artefakty, które mi tej obrony też trochę tam dodały spod spodu, pod ziemią. Więc dzięki wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że coś, czegoś się dowiedzieliście, coś zrozumieliście. No, tutaj jeśli chodzi o to, to może być ten unik. Brakuje tego defka i uniku, nie? Brakuje. Ale mamy pasywkę Węgala i żebyście nie pomyśleli, że to było głupie, zmieszam po poziom ci o 20 prawie procent. O te 30% ponad zwiększamy sobie, więc po co nam ten unik w tym wypadku? Co, nie mam odporność na magię, wreszcie jakiegoś destro, spoko. Ale czy on zdąży narzucać? Nie sądzę. No i cóż, dzięki wam za dzisiejszy odcinek, do zobaczenia następnym razem, upgujcie, komentujcie, udostępniajcie znajomym, przeżcie dalej mój kanał, żeby się po prostu dzięki wam mógł rozwijać. Dzięki wam, no i do zobaczenia.